A jak wy sobie dowie, macie ostatni dzień na CBDX-e, 50% zniżki na produkty wszystkie. A, w sumie faktycznie, zapomniałem powiedzieć. Zamykamy firmę. Bo Techfan okradał spółkę, więc musimy ją zamknąć. Tak, a spółka przyniosła same straty, niestety. Człowieku, k***a, no przyniosła straty, k***a, jak ty sobie Nobu, k***a, w Warszawie w koszty wliczałeś. Mówisz księgowej, k***a, przyłapaliśmy Techfana, k***a, że okrada spółkę, widzowie. Nie okradałem spółki, tylko miałem służbowy wyjazd, to sobie jadłem. No i do hotelu, k***a, za 1500, k***a, doba chodził. Aha, czyli ja mam spać w k***a warunkach? Stary, ale ty tam jeździłeś, k***a, zegarki oglądać. No. Jeszcze najlepsze jest to, że się księga go zapytała, dlaczego ten, dlaczego do takich restauracji chodzi i wiecie co odpisał? Jem co chcę. No i, ale dobra. Uważasz, że jest to dziwne, że mężczyzna w moim wieku je co chce? Tak. Czy na dużo minus tego CBDX-e? No, spory. To, żeby utrzymać... No to towar był... ...finansowy. No. No, duży, tak szczerze. Inaczej, to nie była wielka inwestycja finansowa, nie była też mała, ale była wielka. Ale biorąc pod uwagę procent, no to procentowo bardzo dużo straciliśmy. Myślę, że procentowo tak straciliśmy, ile? 70% może? Coś koło tego? No ja nie wiem, my chyba tam z 3 dychy rzuciliśmy, nie? Rzuciliśmy tam po 30 tysięcy od głowy, a myślę, że 70% straty jest. No, no ale to jest to ten. Jakby inny był zamysł. No, bo rzeczy były bardzo dobrej jakości, nie ma ten, akurat nie ma co p***lić, ale może z targetem nie trafiliśmy. Mi ciężko powiedzieć, też ciężko się jakości, bo nie jestem ekspertem w dziedzinie CBD, ale z tego co nas zapewniano, to miała być jakoś dobra, nie? No. Ale że jakiś ziomek nagrywał test na YouTube, to mówił, że działa, że nie narzekam, że działa najbardziej. Ale gdzieś tam smakowo mu nie podchodziło. Chodź to tutaj. Buziaczka daj, bo się obraziłaś na mnie, chodź. Co tak skręciłaś? Nie mogę. Aha, bo Sandra karpikiem się zrobiła.